Telarierą. Skrupulatnie przetrząsali lasy, zagajniki i zarośla. Zabierali ludzi z łąk, wyganiali z chałup. Jednych aresztowano, bo na listach przygotowanych przez szpicli figurowali jako członkowie Armii Krajowej. O losie innych decydował przypadek. Gdy kogoś nie zastali w domu, brali innego, żeby zgadzała się liczba. Władysław Ciechanowicz z Frącek wspominał. W stodole Napoleona Sztabińskiego trzymali zatrzymanych. Stodoła pełniusieńka, jęk był straszny, rozpacz. Zmiłowania boskiego wszyscy my czekali. I taki strach wielki, taki strach. Ten fragment relacji to nie jest wojenna relacja, prawda? Chociaż słyszymy o przeczesywaniu lasów przez armię sowiecką, o masowych aresztowaniach, o wielkim strachu. Kiedy to się działo? Działo się to w lipcu 1945 roku, dwa miesiące po kapitulacji III Rzeszy i zakończeniu działań militarnych w Europie. Już w czasie pokoju. Po prawie 6 latach okrutnej wojny, gdy ludzie marzyli o powrocie do normalności. Właśnie, marzyli o powrocie do normalności, a spotkała ich, doświadczyli największej zbrodni dokonanej na Polakach po II wojnie światowej. Zapraszamy na opowieść o obławie augustowskiej, potężnej pacyfikacji z lipca 1945 roku. Rolę przewodników po tych wydarzeniach zaproponował nam Podlaski Instytut Rzeczypospolitej Suwerennej. Podjęliśmy się jej chętnie, ponieważ jesteśmy historykami, od 25 lat zajmujemy się badaniem antykomunistycznej konspiracji na ziemi augustowskiej, sejneńskiej, suwalskiej, czyli dokładnie na tym obszarze, gdzie Sowieci przeprowadzili obławę augustowską. No i od 14 lat jest ona priorytetem w działaniach edukacyjnych Klubu Historycznego imienia Armii Krajowej w Augustowie, które prowadzimy również z udziałem młodzieży. Postaramy się przedstawić obławę augustowską na źródłach. Zadbamy, by był to aktualny stan wiedzy, oczywiście w pigułce, w olbrzymim skrócie, dlatego że dostęp do źródeł i wiedza na szczęście przyrasta, poszerza się i jest o czym mówić. Skonstruowaliśmy tę opowieść w ten sposób, że będzie to dwugłos. Ja postaram się odpowiedzieć na pytania zasadnicze, kto, kiedy, w jakim celu, dlaczego dokonał tej zbrodni oraz co stanowi o jej wyjątkowo dramatycznym charakterze. Ja przedstawię zasięg i mechanizm przeprowadzania pacyfikacji, akcentując wiedzę z dostępnych od 2015 roku meldunków i sprawozdań jednostek Armii Czerwonej. W lutym 2016 roku historycy Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentowali dokumenty 50. Armii wchodzącej w skład 3. Frontu Białoruskiego, znajdujące się w zasobie internetowym Centralnego Archiwum Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej. Mamy do nich dostęp. Znajdują się tam mapy, meldunki, sprawozdania, szczegółowe wyrysy dotyczące operacji wojskowej, po prostu kopalnia informacji pokazująca działania sowieckich oddziałów. W bardzo znaczący sposób poszerzają one wiedzę o aspekcie wojskowym obławy augustowskiej. Zakończymy nasze wystąpienie wskazaniem pytań bez odpowiedzi, ale postaramy się przedstawić najbardziej prawdopodobne hipotezy na temat tego, czego nadal nie wiemy o tragicznym finale obławy augustowskiej. Obława augustowska była potężną sowiecką pacyfikacją wymierzoną w żołnierzy Armii Krajowej i poakowskiej konspiracji, a także, i to warto podkreślać, w ludność, od której otrzymywali oni wsparcie. Oto jest najbardziej esencjonalna definicja
jaką udało mi się stworzyć. W drugiej i trzeciej dekadzie lipca 1945 roku frontowe jednostki Armii Czerwonej, podporządkowane dowództwu 50. Armii III Frontu Białoruskiego, we współpracy z kontrwywiadem wojskowym Związku Sowieckiego SMIERSZ, przy współudziale polskich funkcjonariuszy i współpracowników Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, Milicji Obywatelskiej oraz dwóch kompanii 1. Praskiego Pułku Piechoty Ludowego Wojska Polskiego, przeprowadziły zakrojoną na ogromną skalę pacyfikację rejonu Puszczy Augustowskiej po obu stronach powojennej granicy między Polską a Związkiem Sowieckim. W czasie obławy augustowskiej zatrzymano i poddano brutalnemu śledztwu więcej niż 7 tysięcy osób. Wśród nich byli starcy, kobiety i nieletni. Wszystkich zatrzymanych w czasie operacji wojskowej przekazywano w ręce sowieckiego kontrwywiadu wojskowego SMIERSZ, którego funkcjonariusze dokonywali przesłuchań i selekcji, a też kolejnych aresztowań. Ci, których SMIERSZ uznał za członków lub współpracowników polskiej niepodległościowej konspiracji, zaginęli bez śladu. Rosja, która jest prawnym następcą Związku Sowieckiego, nigdy nie potwierdziła stalinowskiej zbrodni na polskich obywatelach aresztowanych przez Sowietów w lipcu 1945 roku. Odmawia też wydania dokumentów. Do dziś nie jest znana pełna lista ofiar, miejsce mordu i, co szczególnie tragiczne, nie wiemy, gdzie są doły śmierci ofiar. Przez prawie pół wieku w komunistycznej Polsce na temat obławy augustowskiej nie wolno było mówić, był to temat zakazany. Ale tego, o czym nie wolno było mówić, nie dało się zapomnieć. Rodziny nie doczekały powrotu swoich bliskich, nie mogły przeżyć żałoby. Do dziś nie mogą zapewnić im godnego pochówku, nie mają gdzie postawić świeczki. Gdy nie ma grobów, tym ważniejsza jest pamięć, ale pamięć to za mało. Przedstawiłam tę bardzo esencjonalną definicję obławy augustowskiej, by uzmysłowić, że poszukiwanie prawdy o niej powinno stać się takim zobowiązaniem dla każdego z nas i również dla kolejnych pokoleń Polaków, bo niestety nic nie zapowiada tego, żebyśmy mogli tę prawdę poznać szybko. Ale paradoksalnie nadzieje na wyjaśnienie obławy augustowskiej dają właśnie rosyjskie dokumenty. Kluczowe znaczenie wśród dokumentów rosyjskich ma pismo Głównej Prokuratury Wojskowej z 1995 roku, ze stycznia, w którym strona rosyjska przyznaje: tak, kontrwywiad wojskowy SMIERSZ aresztował Polaków, przesłuchiwał, ale nie wiadomo, co się z nimi stało. Rosjanie stwierdzają: nic nie wiemy o zbrodni, dowódcy operacji nie żyją, nie ma dokumentów, nie da się wyjaśnić, co stało się z aresztowanymi Polakami. Jednak w tym piśmie strona rosyjska przyznała się do tego, że ci, którzy zaginęli bez wieści, byli w rękach SMIERSZA. Kolejny przełom w bazie źródłowej nastąpił w roku 2011. Od właśnie 2011 roku znamy dwa szyfrogramy
naczelnika Głównego Zarządu Kontrwywiadu SMIRSZ Wiktora Abakumowa, adresowane do Ludowego Komisarza Spraw Wewnętrznych Związku Sowieckiego, do Ławrentija Berii. Datowane są na 21 i 24 lipca 1945 roku, czyli są to dokumenty sprawców zbrodni sporządzone w trakcie realizacji. Z prawnego i z historycznego punktu widzenia jest to bezcenne. Ujawnił je rosyjski historyk Nikita Pietrow ze Stowarzyszenia Memoriał. Stowarzyszenie Memoriał Nikita Pietrow dla zbudowania wiedzy o obławie augustowskiej zrobili tak wiele, jak mało kto. To właśnie z rosyjskich dokumentów wiemy, z czyjego rozkazu, kto i w jakim celu przeprowadził obławę augustowską. Umiemy nazwać sprawców zbrodni na poziomie decydentów i na poziomie wykonawców. W jedynym oficjalnym stanowisku rosyjskiej strony, właśnie w piśmie Głównej Prokuratury Wojskowej z 1995 roku, czytamy: na rozkaz naczelnego dowódcy, czyli na rozkaz Stalina, cytuję: Sztab Generalny Sił Zbrojnych Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich opracował plan operacji wojskowej w Lasach Augustowskich celem wykrycia i unieszkodliwienia wszystkich formacji antyradziecko nastawionej Armii Krajowej. Co miało znaczyć unieszkodliwić w języku tego oficjalnego pisma, nazywa wprost rosyjski szyfrogram. Unieszkodliwić znaczy zlikwidować. W obu tajnych dokumentach dowódca SMIRSZ-a nie używa określenia Armia Krajowa, lecz bandy i bandyci, ale wskazuje ten sam cel – zlikwidować polskich patriotów, którzy uniemożliwiają sowietyzację Polski. I tu ważna, bardzo podstawowa uwaga, która pewnie powinna paść. Armia Krajowa była widziana przez Sowietów jako oczywisty, zdefiniowany przeciwnik. Sowieci wiedzieli, że żołnierze AK to patrioci, którzy nie zaakceptują zamiany okupacji niemieckiej na sowiecką. Rosyjskie dokumenty pokazują, że nie było ważne, czy ktoś walczył w szeregach Armii Krajowej z Niemcami i złożył broń, gdy wkroczyła Armia Czerwona, czyli już nie walczył z Sowietami. Jeśli był w AK lub wspierał AK, należało go zlikwidować. Warto przypomnieć, że od strony formalnej Armia Krajowa w trakcie obławy augustowskiej już nie istniała. Główny komendant Leopold Okulicki w ostatnim rozkazie z 19 stycznia 1945 roku rozwiązał ją, próbując ocalić AK-owców przed represjami. Na Białostoczyźnie już w lutym Armia Krajowa przekształciła się w Armię Krajowo-Obywatelską, w skrócie AK. Mając wsparcie miejscowej ludności, po tym, gdy wraz z ofensywą styczniową 1945 roku odeszły z tego terenu sowieckie wojska frontowe, od wiosny 1945 roku w powiecie augustowskim i suwalskim Armia Krajowa Obywateli panowała nad terenem. Rozbiła struktury komunistycznej administracji. Posterunki milicji obywatelskiej, urzędy gminy, organizowała samoobronę ludności przed bezprawnymi działaniami NKWD i UB. I to powodowało świadomość polskich władz komunistycznych, że nie utrzymają się w terenie bez sowieckiego wsparcia. Stało się jasne, że jeśli Sowieci nie zlikwidują podziemia, to podziemie po odejściu Armii Czerwonej zlikwiduje zamocowane tu z nadania Stalina komunistyczne władze.
By uzyskać pomoc, przestraszone lokalne władze celowo przeszacowywały siły podziemia. W dokumentach 50. Armii Smiersza widać, że przed obławą Sowieci horrendalnie przeceniali siły partyzantów, zarówno co do liczebności, jak i w zakresie uzbrojenia. Mowa jest o 8 tysiącach partyzantów wyposażonych w artylerię i czołgi w Lasach Augustowskich. Źródła tworzą wrażenie, że w obławie augustowskiej Rosjanie użyli aż 45 tysięcy wojska, tak dużych sił, z powodu przeszacowania liczebności i uzbrojenia polskiej partyzantki. Prawda jest natomiast, że partyzanci stanowili dla Sowietów realny problem z punktu widzenia ich interesów i też tych bieżących interesów. Leśni zagrażali drożności tras, którymi Armia Czerwona wiosną i latem 1945 roku transportowała łupy wojenne, głównie z Prus Wschodnich. Ataki patroli partyzantów na te konwoje, obrona polskiej ludności przed rabunkami, gwałtami, których dopuszczały się masowo zdemoralizowane sowieckie wojska, to pozbawiało Sowietów bezkarności. Z rąk partyzantów ginęli czerwonoarmiści, ginęli też współpracownicy NKWD i Urzędu Bezpieczeństwa. Reasumując, obława augustowska była odpowiedzią na patriotyzm miejscowej ludności, która nie godziła się na komunistyczne zniewolenie. Była reakcją na intensywną działalność walczącej o Polskę niepodległą, o Polskę demokratyczną, Armii Krajowej Obywateli. Dlatego miała dwa cele, których realizacja była konieczna, by mogły utrzymać się zainstalowane tu przez Sowietów władze komunistyczne. Zniszczyć podziemie, zastraszyć Polaków, by nie udzielali wsparcia podziemiu. Po kapitulacji III Rzeszy zdecydowano się ściągnąć z Prus Wschodnich, dokładnie z rejonu dzisiejszego Królewca, frontowe jednostki 50. i 48. Armii III Frontu Białoruskiego i podjąć potężną operację wojskowo-czekistowską przeciwko polskiemu i po części przeciwko litewskiemu podziemiu. Ja opowiem o zasięgu i przebiegu obławy. Pacyfikację z lipca 1945 roku nazywamy obławą augustowską nie ze względu na miasto Augustów, lecz dlatego, że objęła swym zasięgiem cały kompleks leśny Puszczy Augustowskiej. Puszcza dawała oparcie partyzantom i polskim, i litewskim. Używane w dokumentach rosyjskich określenie Lasy Augustowskie obejmują również część Puszczy Kopciowskiej, dziś w granicach Litwy, i Puszczy Grodzieńskiej, dziś w granicach Białorusi. Przed ujawnieniem rosyjskich dokumentów historycy byli zgodni, że obława augustowska przeprowadzona została na ziemiach dzisiejszej północno-wschodniej Polski, na terenie obecnych czterech powiatów – augustowskiego, suwalskiego, sejneńskiego i północno-wschodniej części sokulskiego oraz na ziemiach II Rzeczypospolitej Polskiej, które po 1945 roku stały się częścią Litewskiej i Białoruskiej Republiki w ramach Związku Sowieckiego, a dziś przynależą do Litwy i Białorusi. Zasięg pacyfikacji na terytorium Litewskiej i Białoruskiej Republiki Socjalistycznej nie był znany. Dokumenty 50. Armii III Frontu Białoruskiego wnoszą nową wiedzę. Widzicie Państwo mapę opracowaną przez Pawła Kalisza, która precyzyjnie wyznacza obszar objęty pierwszym etapem operacji wojskowej. Trwał on od 12 do 18 lipca, poza jednym wyjątkiem. Drugi Gwardyjski Korpus Pancerny rozpoczął działania już 11 lipca.
do 12 lipca przeczesując teren, którego większość znalazła się w granicach Litewskiej Republiki Sowieckiej. Oznaczony jest on na mapie niebieskim kolorem. Raport 2 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego z 19 lipca 1945 roku podaje, że zatrzymano tam 1685 Litwinów powiązanych z antysowiecką Litewską Armią Wolności. Po sprawdzeniu wypuszczono 1171 Litwinów, pozostałych 514 przekazano organom NKWD, NKGB sowieckiej Litwy. Szyfrogram szefa Smiersza do Berii potwierdza, że z tej grupy Litwinów 252 zostało zakwalifikowanych jako bandyci, a pozostałych 262 wymagało jeszcze sprawdzenia. Podczas prowadzonych działań żołnierze 2 Gwardyjskiego Korpusu Pancernego zabili dwie osoby. Raport korpusu wymienia nazwiska 12 zatrzymanych i niektórych z nich przyporządkowuje do konkretnych oddziałów litewskiego podziemia. Według ustaleń zaprezentowanych przez Barbarę Bojaryn-Kasberuk i Tadeusza Radziwonowicza w opracowaniu Obława Augustowska 1945 okoliczności i ofiary w dokumentach archiwalnych, dwóch spośród wymienionych 12 Litwinów przeżyło obławę. Nie jest to wystarczający, ale jest to poszlakowy dowód na inny niż Polaków los Litwinów zatrzymanych w obławie augustowskiej. Dokumenty 50. Armii i szyfrogramy Abakumowa powinny stać się impulsem do intensyfikacji wspólnych polsko-litewskich badań nad lipcową pacyfikacją. Na Litwie będą one tym trudniejsze, że nic nie wiemy o poszukiwaniach prowadzonych przez rodziny. W Polsce istnieją przynajmniej źródła dokumentujące poszukiwania porwanych i zaginionych w lipcu 1945 roku. Są skargi na rabunki i gwałty dokonywane wówczas przez Sowietów. Podobne źródła nie mogły zaistnieć w realiach ziem wcielonych do Związku Sowieckiego. Według kwerend historyków Instytutu Pamięci Narodowej, archiwa litewskie nie dostarczają materiału na temat lipcowej obławy 1945 roku, stąd tak ogromne znaczenie dokumentów 50. Armii III Frontu Białoruskiego. Wracamy do mapy, która wyraźnie pokazuje dyslokację jednostek realizujących obławę augustowską. Sowieci zaangażowali 11 dywizji strzeleckiej, z 29, 69, 81 i 124 Korpusu Strzeleckiego 50 i 48 Armii wraz z dywizyjnymi pułkami artylerii, 3 brygady pancerne i brygadę zmechanizowaną. Daje to razem liczbę zbliżoną do 45 tysięcy żołnierzy Armii Czerwonej, którą wskazywały znane wcześniej źródła Urzędu Bezpieczeństwa. Siedzibą sztabu 69. Korpusu Strzeleckiego były Suwałki, 81. Korpusu Strzeleckiego Sejny, 124. Korpusu Strzeleckiego Augustów. Południową linię okrążenia na Biebrzy i w Okuszance zabezpieczał 29. Strzelecki Korpus z siedzibą sztabu w Dąbrowie Białostockiej. Operacja wojskowa rozpoczęła się jednocześnie rano 12 lipca. Natomiast 18 lipca zakończyła się jedynie jej pierwsza główna część. Dokumenty potwierdzają, że w następnych dniach trwało powtórne przeczesywanie lasów, jak również dokonywano aresztowań. Nową informacją z meldunków i sprawozdań 50. Armii III Frontu Białoruskiego jest to, że po 20 lipca 124 i 69 Korpus Strzelecki prowadziły podobne operacje, przeczesując kompleksy leśne na terenach obecnych powiatów Oleckiego, Ełckiego i Gołdapskiego. Szukano tam partyzantów, którym udało się opuścić teren Puszczy Augustowskiej objętej operacją wojskową. Niewątpliwie za koniec obławy augustowskiej należy uznać dzień zamordowania osób aresztowanych, ale na ten temat brak jest jakichkolwiek informacji. Można jedynie przypuszczać, że był to sam koniec lipca.
Analizując sposoby przeprowadzenia pacyfikacji w lipcu 1945 roku, należy zauważyć, że Sowieci wykorzystali tzw. metodę blokowania stosowaną do walki z partyzantką na terenach zajmowanych w 1944 i 1945 roku. Obława rozpoczynała się jednocześnie na całym terenie objętym obławą. Z raportów 50. Armii wynika, że dowódcy jednostek mieli wyznaczoną rubież do osiągnięcia na każdy dzień do 18 lipca włącznie. Teren przeczesywali żołnierze idący tyralierą, w której byli oddaleni od siebie o 6 do 8, maksymalnie 10 metrów. Jak realizowali oni oczyszczanie terenu z band, opisuje m.in. meldunek 343 Dywizji Strzeleckiej z 20 lipca 1945 roku. I teraz cytat. Żołnierze dokładnie badali parowy, jary, zarośla, sprawdzali, czy nikt nie krył się na czubkach drzew. Przed tyralierą, utrzymując z nią stałą łączność, działali zwiadowcy w grupach po 8-10 ludzi. Dowódcy batalionów z plutonem rezerwowym poruszali się w bezpośredniej bliskości za tyralierą. Przy podejściu do miejscowości lub domostwa niezwłocznie je otaczano. Blokowano wszystkie wejścia i wyjścia i prowadzono dokładne przeszukanie. Mieszkańców sprawdzano, a podejrzanych kierowano pod konwojem do oddziału kontrwywiadu SMIERSZ. Dokumenty podają także, że przeczyzywanie lasów po kilku dniach było powtórzone, choć już po pierwszym sprawdzeniu pozostawiano w newralgicznych miejscach blokady, by nikt nie miał możliwości odejścia z terenu. Zadaniem drugiej linii było sprawdzenie mieszkańców w wyznaczonym obszarze działania, zaś trzeci rzut stanowiły dywizyjne pułki artylerii gotowe udzielić wsparcia w wypadku zagrożenia. Na terenach, gdzie nie operowały regularne jednostki Armii Czerwonej, zatrzymań dokonywały kilkuosobowe patrole, które zabierały ludzi na tzw. sprawdzanie dokumentów. W czasie pacyfikacji zorganizowano blokadę miast, wprowadzono zakaz poruszania się w godzinach nocnych. Okrążano puszczańskie wsie, których mieszkańcy byli podejrzewani o pomoc partyzantom. Z domów zabierani byli wszyscy mężczyźni. Zatrzymanych umieszczano w stodołach, nawet po 100-150 osób. Dokonywano wówczas przesłuchań, szukano akowców oraz osób im pomagających. W Jaziewie, Mogilnicach, Mikaszówce użyto metody zwoływania na zebrania wiejskie, w trakcie których przeprowadzono zatrzymania. Mieszkaniec Janówki wspominał, że Sowieci po przybyciu do wsi najpierw zachowywali się przyjaźnie. Najpierw pomagali w pracach polowych, nawet pomagali w pracach polowych, dopytywali się o leśnych, po czym przystąpili do zatrzymywania podejrzanych. Schwytani przytrzymywani byli około 2 tygodni w stodołach, chlewach, piwnicach. Rodziny dostarczały zatrzymywanym jedzenie i bieliznę. W punktach pierwszej filtracji przesłuchiwano, sprawdzano, czy nazwisko znajduje się na listach przygotowanych z udziałem miejscowych konfidentów. Raczej nie bito zatrzymanych. Jednak Edward Piekarski, więziony ponad 2 tygodnie w niedużej stodole w Krasnymborze, wspomina: zgonili nas ze 150 chłopa. Bydlak nie wytrzymałby tego, co tu przeszliśmy. Władysław Cichanowicz z Frącek tak to zapamiętał. W stodole Napoleona Sztabińskiego trzymali złapanych. Stodoła pełniuteńka. Jęk był straszny. Rozpacz. Zmiłowania boskiego wszyscy my czekali. I taki strach wielki, taki strach. Po pierwszym etapie filtracji część zwalniano, a podejrzanych o przynależność lub wspieranie partyzantów przenoszono do kolejnego miejsca, gdzie przesłuchiwania były już brutalne. Wywiezieni z tych miejsc nigdy nie dali znaku życia. W czasie obławy augustowskiej zatrzymano ponad 7 tysięcy mieszkańców regionu. Wymagało to od Sowietów przygotowania logistycznego operacji. W dużych miastach jak Suwałki do przetrzymywania podejrzanych wykorzystano koszary wojskowe,
areszt Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, duże budynki takie jak szkoły. W Augustowie zatrzymanych więziono w areszcie Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, czyli tak zwanym Domu Turka, w piwnicy budynku na rogu ulic Chorzej i 3 Maja naprzeciw kina Iskra, w piwnicach dwóch domów Dowgiertów na ulicy Partyzantów. W domu po drugiej stronie ulicy Partyzantów naprzeciw Dowgiertów rezydował oficer Smiersza, którego rodziny zapamiętały jako głównego decydenta. We wsiach, w których dokonywano zatrzymań, Sowieci zajmowali najchętniej gospodarstwa zlokalizowane na obrzeżach wsi, które wyróżniały się dobrym stanem stodu, chlewów, piwnic. Ułatwiało to nadzór nad przetrzymywanymi tam osobami. Obejścia te były otoczone i pilnowane przez bajców. Domownikom pozostawiano jeden pokój, a w pozostałej części przesłuchiwano zatrzymanych. Po opuszczeniu przez Sowietów pomieszczeń, które były drugim punktem selekcjonowania zatrzymanych, domownicy znajdowali tam ślady krwi, narzędzia tortur. W domu Szarejków w Gibach, w pokoju przesłuchań na piętrze, Smiersz zostawił po sobie długie, żelazne igły i wannę z wodą zabarwioną krwią. Ślady krwi były widoczne przez kolejne lata na ścianach piwnicy u Szarejków, do której funkcjonariusze Smiersza zrzucali przesłuchiwanych, nie czekając, aż zejdą po stromych schodach. W zabudowaniach Szyców w Sztabinie katowanych wyrzucano na rosę dla otrzeźwienia, a bici na opartych o budynek gnojowicach pozostawiali na deskach krew i strzępy ciała. Wiemy z relacji o brutalności przesłuchań również w Augustowie, Jastrzębnej II, w Suwałkach, Sejnach i Kaletach znajdujących się obecnie na terenie Białorusi. Oddziały Armii Krajowej Obywateli obwodów Augustów i Suwałki, mając informacje o zbliżającej się obławie, przeszły na tereny sąsiednie powiatu Sokólskiego i na pogranicze z dawnymi Prusami Wschodnimi. W Puszczy Augustowskiej pozostały oddziały Władysława Stefanowskiego Groma i Józefa Sulżyńskiego Brzozy. Oddziały te połączyły się, tworząc zgrupowanie liczące do 200 żołnierzy. Żołnierze tego zgrupowania nad jeziorem Brożane podjęli walkę z Sowietami, która pozostaje dotąd jedynym udokumentowanym źródłowo starciem zbrojnym w czasie obławy. Dokumenty wytworzone przez 50. Armię podają, że w walce nad jeziorem Brożane nie zginął żaden żołnierz sowiecki, że zginęło 3 partyzantów, a 49 zostało wziętych do niewoli. Po kilku godzinach liczba ujętych partyzantów rośnie w meldunkach do 57 i taką liczbę potwierdza szyfrogram awakumowa naczelnika Smiersza z 24 lipca 1945 roku. Walką nad jeziorem Brożane dowodził Władysław Stefanowski, pseudonim Grom. Urodził się on w Klonowie, gmina Kolnica. Służbę wojskową odbył w Grodnie w 29. Pułku Artylerii Lekkiej. Po jej zakończeniu pracował na rodzinnym gospodarstwie w Wojciechu koło Augustowa. Zmobilizowany w 1939 roku walczył w obronie Warszawy. W konspiracji od marca 1942 roku. We wrześniu 1943 roku został aresztowany przez Niemców i wraz z bratem osadzony w augustowskim karnym obozie pracy. Udało im się uciec z karniaka. Od tego czasu bracia stefanowscy ukrywali się, stając się żołnierzami oddziałów partyzanckich. 4 listopada 1943 roku, podczas akcji odwetowej na posterunek żandarmerii w Lipsku, Grom został ranny w rękę. W listopadzie 1944 roku otrzymał awans do stopnia sierżanta. W strukturach Armii Krajowej Obywateli został zastępcą przewodnika kompanii obejmującej gminy Lipsk i Kurianka. W kwietniu 1945 roku mianowany został dowódcą oddziału partyzanckiego. Najgłośniejszą akcję żołnierze Groma przeprowadzili 17 maja 1945 roku na szosie Augustów-Grodno,
rozbijając oddział sowiecki pędzący z Prus Wschodnich do Związku Sowieckiego 1500 sztuk bydła. Podczas obławy połączone oddziały Groma i Józefa Surżyńskiego Brzozy podjęły walkę z Sowietami. Części żołnierzy, głównie z oddziału Brzozy, udało się przebić z okrążenia, a 57 partyzantów schwytanych przez Sowietów dołączono do osób zatrzymanych w czasie obławy i zamordowano wraz z innymi ofiarami obławy augustowskiej. Władysław Stefanowski został ujęty nad jeziorem Brożane i przekazany w ręce kontrwywiadu SMIERSZ. Według informacji mieszkańców GIB, Grom był brutalnie przesłuchiwany w GIBach w zabudowaniach Szerejków. Został zamordowany jako ofiara obławy augustowskiej. Żołnierzy ugrupowania Władysława Stefanowskiego Groma upamiętnia dębowy krzyż stojący przy drodze GIB-Rygol nieopodal miejsca walki nad jeziorem Brożane. Zadbało o to w 2013 roku Stowarzyszenie Leśni. Zdjęcie przedstawia uroczystość poświęcenia krzyża w 2014 roku, którą zorganizował Klub Historyczny im. Armii Krajowej wraz ze Stowarzyszeniem Leśni. Dzięki dokumentom 50. Armii III Frontu Białoruskiego wiemy więcej o operacji wojskowej, ale wiedza ta na razie nie przybliża nas do ustalenia miejsca zbrodni i miejsca ukrycia ciał, a to jest oczekiwane najbardziej. Do tego potrzebne są dokumenty kontrwywiadu SMIERSZ, bo to właśnie w ręce SMIERSZ-a trafiali zatrzymani w wyniku operacji wojskowej w Lasach Augustowskich i aresztowani w ostatniej dekadzie lipca. To funkcjonariusze SMIERSZ-a podejmowali decyzje o losie zatrzymanych i jak wiemy z programu Abakumowa, szefa SMIERSZ-a z 21 lipca 1945 roku, to oni byli wyznaczeni do dokonania egzekucji. Cytuję. Odpowiedzialność za przeprowadzenie likwidacji bandytów zostanie nałożona na zastępcę naczelnika głównego zarządu SMIERSZ, generała majora Gorgonowa i naczelnika zarządu kontrwywiadu III Frontu Białoruskiego, generała lejtnanta Zielenina. Towarzysze Gorgonow i Zielenin to dobrzy i doświadczeni czekiści i to zadanie wykonają. Szyfrogram Abakumowa z 21 lipca 1945 roku to jedyny znany dokument, który nas przybliża do tego, jak najprawdopodobniej przeprowadzono egzekucję bez sądu. To jest plan, to nie jest sprawozdanie z realizacji, ale skoro do dziś nikt nie wrócił, to uzasadnione jest przypuszczenie, że plan został zrealizowany. Cytuję z szyfrogramu. Likwidację bandytów zamierzamy przeprowadzić w następujący sposób. Wszystkich ujawnionych bandytów w liczbie 592 ludzi zlikwidować. W tym celu zostanie wydzielony zespół operacyjny i batalion wojsk zarządu SMIERSZ III Frontu Białoruskiego, już przez nas sprawdzony w trakcie wielu działań kontrwywiadowczych. Pracownicy operacyjni i zestaw osobowy batalionu zostaną dokładnie poinstruowani o sposobie likwidacji bandytów. Podczas operacji zostaną podjęte niezbędne kroki w celu zapobieżenia ucieczki któregokolwiek z bandytów. Rejony lasu, gdzie będzie przeprowadzana operacja, zostaną otoczone i zapobiegawczo przeszukane. Koniec cytatu. Docieramy do problemu, ile ofiar pochłonęła obława augustowska. Już na dzień 21 lipca do likwidacji było przeznaczonych 592 Polaków. Nie wiemy, jaki był los Litwinów. Ich przekazano do litewskiego NKWD. I dlatego nie będę ich uwzględniała w tej analizie. Do sprawdzenia
na 21 lipca pozostawało 828 Polaków, spośród których, cytuję, ujawnieni bandyci również mają być zlikwidowani. Nie wiemy, ilu spośród nich uznano za zaangażowanych w konspirację i zamordowano. Już po dwóch dniach, czyli 23 lipca, w sprawozdaniu 50. Armii liczba samych Polaków zakwalifikowanych jako bandyci rośnie do 611, a akcja przeczesywania terenu trwa nadal. Ponadto aresztowania kierowane przez SMERSZ trwały co najmniej do 28 lipca 1945 roku i znacząco powiększyły liczbę ofiar, i to o takie osoby, co do których zaangażowania w konspirację SMERSZ miał pewność. Szli, wybierali punktowo z domów tych, których wskazano w czasie przesłuchań jako zaangażowanych w konspirację. Nikt nie wrócił. Do aresztowanych trzeba dodać poległych i zabitych w trakcie trwania obławy. Historyk musi wobec powyższego z pokorą powiedzieć, na podstawie znanych dziś źródeł nie jest możliwe ustalenie, ile ofiar przyniosła obława augustowska. Dzięki źródłom, które omówiliśmy, prawnicy kwalifikują zbrodnię na Polakach określaną mianem obławy augustowskiej jako komunistyczną zbrodnię przeciwko ludzkości, która w myśl prawa międzynarodowego nie ulega przedawnieniu, więc może być ścigana do skutku. Obława augustowska wyczerpuje wszystkie znamiona zbrodni przeciwko ludzkości, ponieważ w czasie pokoju z rozkazu naczelnego dowódcy Stalina kontrwywiad wojskowy obcego państwa Związku Sowieckiego bez sądu dokonał mordu na grupie Polaków za przynależność bądź wspieranie Armii Krajowej i jej kontynuacji Armii Krajowej Obywateli, czyli formacji, które broniły niepodległości Polski. Oni zginęli, bo byli Polakami. Bolesne jest to, że wciąż nie znamy odpowiedzi na pytanie podstawowe dla rodzin, gdzie ukryto ciała ofiar obławy augustowskiej. Rosja odmawia udostępnienia dokumentów. Władze Białorusi odmówiły w 2016 roku prośbie sprawdzenia terenu nieopodal dawnej leśniczówki Giedź w pasie nadgranicznym po białoruskiej stronie. Na możliwość istnienia w tej właśnie okolicy zbiorowego dołu śmierci wskazuje zarówno analiza źródeł historycznych, jak i opinie specjalistów analizujących zdjęcia lotnicze tego terenu. Jak ustalił historyk Instytutu Pamięci Narodowej Paweł Niziołek, w sierpniu 1945 roku granica została przesunięta na korzyść Sowietów właśnie o niewielki pas ziemi obejmujący Leśniczówkę i Gajówkę Giedź. Potem budynki rozebrano, a obszar wokół stał się zamknięto strefą bez dostępu. Na koniec chciałabym powiedzieć w ten sposób. Zajmując się kilkanaście lat tematem obławy augustowskiej, pragniemy podkreślić, by ustalić miejsce ukrycia ciał ofiar, za działaniami rodzin, społeczników, IPN-u musi stanąć autorytet polskiego państwa. Bez konsekwentnego nacisku politycznego Rosjanie nie ujawnią prawdy. W tej kwestii analogia ze zbrodnią katyńską jest jak najbardziej zasadna. Każda zbrodnia powinna zostać rozliczona. Nie może ujść bezkarnie, bo to jest podstawa ładu moralnego. Zbrodnia
utajniona, nienapiętnowana, zaburza poczucie sprawiedliwości. Ośmiera, bo brak kary to brak przestrogi na przyszłość. Dlatego upominajmy się o wyjaśnienie obławy augustowskiej z lipca 1945 roku. Dziękujemy za uwagę.